Witajcie, kochani. Przychodzę dzisiaj do Was i do siebie jednocześnie z takim pomysłem stworzenia cyklu filmików głębiej w ciało, ponieważ jestem teraz w miejscu, w którym potrzebuję bardziej skontaktować się ze sobą, z własnym ciałem, z materią, pogłębić czucie, pogłębić, polepszyć jakość swojego zdrowia i komfortu bycia w ciele. Dlatego zrodził się we mnie taki pomysł, aby wesprzeć się w tej drodze i dać się zobaczyć w procesie jeszcze głębszego powrotu do siebie. Dlatego dzisiaj chciałabym nagrać taki filmik, w którym będziemy razem relaksować się, relaksować ciało, rozluźniać wszelkie napięcia wyłącznie za pomocą własnej świadomości, własnej obecności, skupienia się na określonych partiach ciała, ponieważ wydaje się to najbardziej nam dostępne w każdej chwili, w której jesteśmy, i najbardziej proste, intuicyjne. I dostępne każdemu, bez względu na to, czy mamy sprzyjającą przestrzeń, czy też jej nie mamy. Wystarczy, że pamiętamy, że mamy taką funkcję uzdrawiania siebie poprzez świadomość, do której mamy cały czas nieustannie dostęp. I w zasadzie to, czego potrzebujemy, aby wejść głębiej w siebie już teraz, to kawałek miejsca. Możecie siedzieć, możecie leżeć. Ja wolę siedzieć, ponieważ jest to dla mnie lepsze, jeśli chodzi o utrzymanie świadomości. Druga ważna kwestia to oddech. Czyli potrzebujemy cały czas być w kontakcie z tym przepływem oddechu, ponieważ oddech kontaktuje nas z ciałem. I badamy, obserwujemy swoje ciało. Patrzymy, gdzie jest najwięcej napięcia, jaka część ciała potrzebuje naszej uwagi i rozluźnienia. U mnie to jest w tej chwili na pewno ciało daje znak, że potrzebuje głębszego oddechu, więc intuicyjnie on się pogłębia, kiedy kieruję uwagę do siebie i zaczynam patrzeć w siebie. Wtedy jakby ciało przejmuje może nie kontrolę, ale przejmuje po prostu, wychodzi na pierwszy plan. Ono jest teraz ważne, nie to, co myślimy, nie to, co chcemy, tylko to, co ono potrzebuje, żeby czuć się w równowadze, ponieważ ciało zawsze będzie dążyć do balansu, jeśli mu na to pozwolimy. Więc pierwsze, co u mnie się pojawia, to na pewno zaczerpnięcie głębszego oddechu. W tej chwili czuję spore napięcie w brzuchu, więc kieruję tam uwagę.
świadomy oddech. Czuję, jak pewne tkanki zaczynają się rozluźniać i nie są to, o dziwo, tkanki w samym brzuchu, ale odczuwam rozluźnianie się tkanek gdzieś na plecach. W tej chwili jakby uważność popłynęła do szyi. Więc dla mnie jest to też informacja, że jakby wszystko jest ze sobą połączone. Czasami coś odczuwamy w jednym miejscu, a świadomość kieruje nas w zupełnie skrajne miejsce, gdzie potrzebujemy też się skupić, żeby zapoczątkować też taką falę rozluźnienia. Więc w tej chwili moja uważność jest na karku, na szyi, na potylicy. I wprowadzam po prostu takie mikrocząstki świadomości w tamte miejsca. Kiedy tam jestem, nawet nie pogłębiam jakoś specjalnie oddechu, po prostu jestem tam obecnością, świadomością. Oddech pogłębia się sam. Odczuwam, można odczuwać, że będę mówić o sobie, ja odczuwam często i teraz delikatne mrowienie, tak jakby właśnie energia, jakieś warstwy energetyczne jakbym podłączała się pod energię w tych miejscach i jakby ona na skutek tego odklejało się. Pojawić jakieś ruchy, które ciało chce wykonać, więc pozwólmy mu na to, niech zrobi to, co potrzebuje. Czasami nie musi to jakoś wyglądać, po prostu dajmy przestrzeń ciału, aby mogło znaleźć drogę do rozluźnienia, do powrotu, do balansu. Pozwolimy sobie na głębszy oddech, ponieważ ciało samo będzie chciało go pobrać, więc po prostu to co my potrzebujemy zrobić w takich momentach, to po prostu nie przeszkadzać i pozwolić na głębszy wdech, pozwolić na głębszy wydech. Teraz czuję właśnie, jak ta energia, która była w szyi, w karku, spływa teraz poprzez ramiona do rąk, do dłoni. Jest to u mnie, jest to takie odczucie delikatnych mrówek. Taka cieniutka warstwa jakiejś siatki spływała po nas. Każdy oczywiście może mieć swoje odczucia i swój indywidualny opis tego. Czasami pojawia się też ziewanie, jak coś odkleja od nas. Głębszy oddech jest też znakiem, że zachodzi w ciele jakieś rozprężenie, jakieś uwolnienie.
nawet jeśli jest to bardzo małe uwolnienie, mikrouwolnienie, jest to istotne, jest to ważne, ponieważ jakby składamy się z warstw, tak jak skóra składa się z różnych warstw, nie jest to tylko jedna, jednolita struktura, tak samo i energetycznie nakładamy na siebie wręcz sami różne myśli, różne struktury, różne schematy, różne pomysły i tak dalej, więc to wszystko, o czym myślimy, nakładamy na siebie, na ciało. Więc dobrze jest, aby zachowywać tą higienę i codziennie, tak jak poczujemy, najlepiej praktykować się, praktykować to w miarę systematycznie, tak jak mycie zębów, tak jak codzienny prysznic, wchodzić w taką krótką medytację z ciałem i warstwa po warstwie zagłębiać się w to, w czym jesteśmy, z czym jesteśmy, i dać się temu uwalniać. W zasadzie nie potrzebujemy więcej niż tylko własna świadomość, uważność, intencja, kierunek podążania. Kierunek podążania naszej uwagi. Więc tak, myślę, że na pierwszy raz spotkania taka krótka medytacja ze sobą, z ciałem, jeśli faktycznie potrzebujesz głębszej relacji z sobą, a nie masz zbyt wiele czasu i wydaje ci się, że jest jakby nie masz przestrzeni dla siebie, to właśnie teraz pokazuję ci, że niewiele potrzebujemy, aby się zatrzymać, aby zobaczyć siebie w teraz, w czym jesteśmy, i nawet jeśli efekty nie będą spektakularne, to ważne będzie to zatrzymanie, nawet jeśli to jest 5, 7, 8 minut, to będzie to bardzo istotne, jeśli będziemy to powtarzać w jakiejś regularności, cykliczności, to będzie to bardzo istotne w drodze do pogłębiania czucia, pogłębiania siebie, dbania o swoje zdrowie, o swój stan psychiczny, komfort psychoemocjonalny. Bo w zasadzie w takim zatrzymaniu może pojawić się wszystko. U mnie akurat są to napięcia mięśniowo-powięziowe, które odczuwam teraz, natomiast czasami uwalniają się też emocje, jeśli jest dużo nagromadzeń, dużo emocji, których nie mieliśmy okazji wyrazić w ciągu dnia i gdzieś je schowaliśmy, to one mogą się pojawić w zasadzie w momencie zatrzymania, kiedy dajemy sobie tą przestrzeń mogą po prostu mieć możliwość wylania się i wtedy pozwólmy na to, dajmy sobie tą wolność i przestrzeń na wyrażenie tego. Bo jest to nam potrzebne z pewnością. Potrzebne
ciału. Potrzebne dla przepływu, dla komfortu, dla zdrowia, dla profilaktyki po prostu, utrzymania siebie w balansie, w relaksie, jakby jest to nam potrzebne, nie jest to coś, co... Relaks nie jest luksusem, to jest po prostu, w moim odczuciu, jest to podstawowa... Podstawa bycia dalej, tworzenia, bycia w przepływach z innymi ludźmi, w relacjach, jest jakby zadbanie najpierw o siebie, o rozluźnienie, o swój komfort, jest bazą i podstawą do czegoś więcej, co chcemy tworzyć, kreować, czy dawać innym ludziom. Więc zadbajmy o siebie, kochani. Ja też postaram się w końcu o tą cykliczność u siebie, dlatego też jestem tutaj i spotykam się z Wami w tej formie, żeby też wesprzeć siebie, ponieważ nie jest to proste też dla mnie. Jakby jeśli nie byliśmy wychowywani w balansie, w zdrowiu, nie mamy tych nawyków dbania o siebie, a bardziej były to nawyki tego typu, że ktoś inny był ważniejszy od nas. To są to mocne schematy, mocne programy zapisane w podświadomości, które nie są proste do przeskoczenia tak od razu, więc potrzebujemy małymi kroczkami wnikać świadomością do siebie, do środka, przekierowywać uwagę na swoje ciało, na swoje jestestwo, na swoje życie. I wówczas dopiero, kiedy dobrze się mamy ze sobą, możemy płynąć dalej, robić coś więcej dla świata, tworzyć też zdrowe struktury i zdrowe społeczności. Jeśli jesteśmy zadbani my sami o siebie, wtedy nam wychodzi, wtedy tworzymy w przepływie, nie musimy się motywować, po prostu szczęście wylewa się z nas. Tak więc zachęcam Was do tej prostej praktyki. Jest to niewiele, ale robi dużo. Robi dużo. Jeśli to powtarzamy, jeśli praktykujemy, jeśli pamiętamy. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Ja Wam dziękuję. Praktykuję dalej. Wy też zadbajcie o siebie. Podążajcie za sobą. Słuchajcie swojego rytmu. Aby się nie zatracić. Żeby się nie pogrążyć w czymś, co nie jest skorelowane z Wami, nie jest zsynchronizowane z Wami, więc zadbajcie o swój rytm, o to, żeby płynąć tak jak czujecie sobie, że chcecie, że potrzebujecie. Tak więc dziękuję Wam i niebawem mam nadzieję, że pojawią się u mnie jakieś pomysły na to, na kolejne filmiki i na praktykę, która będzie nas wspierała w pogłębianiu. Świadomości w ciele, bo o tym ma być ten cykl.
Także wspierajmy się nawzajem. Jeśli macie jakieś pomysły, jeśli chcielibyście też mnie zainspirować do czegoś, podsyłajcie linki, komentarze. Dawajcie znać też, jakie macie swoje sposoby na relaksację, która nie wymaga specjalnie wielu kosztów, wielu zmian, zasobów dodatkowych czy przestrzeni, do których musimy iść. Chodzi o pewnego rodzaju też minimalizm i to, że możemy zrobić to sami, nie potrzebujemy do tego specjalistów, fizjoterapeutów, masażystów, innych osób, tylko po prostu sami możemy zadbać o tą wewnętrzną równowagę i jakby na tym skupiam się teraz, więc zapraszam Was też do dzielenia się tego, co Wy praktykujecie i bądźmy w kontakcie, bądźmy w przepływie. Ja Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich znanych mi i niepoznanych jeszcze. Łączmy się i rozświetlajmy swój blask na siebie, że dziękuję i do zobaczenia.